Przypadł nam udziale zaszczyt powitania dostojnych gości na gali długo wyczekiwanego otwarcia Nowej Miodowej, sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Zabytkowa architektura obecnej siedziby tej instytucji została przeprojektowana przez prestiżowe studio współpracujące z wybitnym mistrzem inżynierii akustycznej. W projekcie udało się połączyć historię z nowoczesnością. W sercu kompleksu powstała sala koncertowa, traktowana, bardzo słusznie zresztą, jako skarb nowej siedziby zespołu szkół. Nie zapomniano również o innych salach muzycznych, gdzie także zadbano o znakomitą akustykę. Walory użytkowe i estetyczne tego miejsca budzą niekłamany podziw, a pewnie i nutkę życzliwej zazdrości, która być może przyczyni się do naśladownictwa. Warto bowiem wzorować się na ideałach. Raz jeszcze witamy Państwa bardzo serdecznie w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, Nowej Miodowej. Prosimy o zabranie głosu panią Iwonę Wagę-Parafiniak, panią dyrektor tej instytucji. Zapraszamy na scenę. Szanowni Państwo, drodzy goście, witam bardzo serdecznie w ten niezwykły dla całej społeczności szkoły, a w szczególności dla mnie wieczór. Po wielu przekładanych terminach gala otwarcia Nowej Miodowej może wreszcie się odbyć, staje się faktem. Rok 2020 postawił przed nami ogromne wyzwanie związane z pandemią i funkcjonowaniem zarówno placówek oświatowych, jak i instytucji kultury. Nie dane nam było pożegnać się ze starą siedzibą na Miodowej, ani uroczyście przywitać Nowej Miodowej. Planowana na październik 2020 roku uroczysta inauguracja sali nie odbyła się, a uczniowie i pedagodzy bardzo długi czas nie mogli w pełni poznać i korzystać ze swojej nowej siedziby. Tym bardziej szczególna jest dla nas dzisiejsza, długo oczekiwana uroczystość. Witam zgromadzonych gości. Bardzo serdecznie witam pana Jarosława Wartaka, dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Witam panią Agnieszkę Hajduk-Domańską, zastępcę dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Witam pana Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Witam pana Krzysztofa Skolimowskiego, zastępcę burmistrza dzielnicy Mokotów. Witam pana Andrzeja Gizę, dyrektora Stowarzyszenia imienia Ludwika van Beethovena. Witam pana Jarosława Szczupaka, prezesa firmy Alstal, naszego generalnego wykonawcę. Witam pana Marka Kikeres, przedstawiciela Nagata Acoustic. Mark, I'm so happy that you are here with us this evening. Witam pana Tomasza Koniora, Konior Studio. Witam przedstawicieli Centrum Edukacji Artystycznej, moich kolegów dyrektorów warszawskich szkół muzycznych. Witam przedstawicieli środowiska kultury, prasy. Witam moją rodzinę i przyjaciół, witam miodową społeczność, witam wszystkich Państwa i ogromnie się cieszę, że jesteście tu dzisiaj z nami. Drodzy goście, Nowa Miodowa
Tak nazywamy naszą nową siedzibę, siedzibę Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Wszystko zaczęło się w 2014 roku, kiedy to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiło budynek wraz z działką przy ulicy Rakowieckiej 21. Po wielu latach działalności w budynkach przy ulicy Miodowej, które nie stanowiły własności zespołu szkół, szkoła otrzymała szansę na wymarzoną własną siedzibę. Radość z tego faktu mieszała się ze smutkiem opuszczenia starych murów przy Miodowej, której nazwa stała się symbolem szkoły, jej jakości i rozpoznawalności w środowisku. Mnie osobiście los postawił przed niezwykłym wyzwaniem wybudowania nowej siedziby dla szkoły i przeniesienia jej na ulicę Rakowiecką. Po wielu rozmowach i ustaleniach na szczeblu ministerialnym, a także z władzami miasta stołecznego Warszawy, w czerwcu 2015 roku ogłoszony został konkurs architektoniczny na siedzibę szkoły. Zwycięskim projektem okazał się projekt pracowni Konior Studio we współpracy z Nagata Acoustics, pracowni odpowiedzialnej za akustykę sali koncertowej. Pod koniec 2016 roku gotowy był już szczegółowy projekt. W marcu 2017 roku szkoła otrzymała pozwolenie na budowę, a w lipcu 2017 roku podpisana została umowa z wyłonionym w drodze przetargu generalnym wykonawcą firmą Alstal. Rozpoczął się żmudny proces budowy. Moją pracę zdominowały wizyty na placu budowy, uczestnictwo w naradach, podejmowanie bardzo trudnych i odpowiedzialnych decyzji. Był to niezwykły czas w moim życiu. Podróż w nieznane, poznawanie własnych możliwości, zadania, o których nigdy wcześniej nie pomyślałabym, że kiedyś przyjdzie mi się z nimi mierzyć. To również czas poznawania niezwykłych ludzi, architektów, akustyków i budowniczych Nowej Miodowej, ludzi, których nie dane byłoby mi poznać, gdyby nie inwestycja. To inwestycyjne wyzwanie uczyniło moje życie bardzo trudnym, ale jednocześnie pięknym i ciekawym. Nowa Miodowa to ogromna satysfakcja i spełnienie. We wrześniu 2020 roku zakończył się proces inwestycyjny i proszę Państwa, równo rok temu, 18 września, odebraliśmy budynek od generalnego wykonawcy. 21 września szkoła zaczęła zajęcia w nowej siedzibie. Spełniło się marzenie. W maju 2021 roku nasza siedziba została nagrodzona w kategorii Nowe Życie Budynków prestiżowego konkursu architektonicznego prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Budynek został nagrodzony także prestiżową nagrodą Top Builder 2021 w kategorii Inwestycja. Prestiżowe nagrody zdobył także nasz system informacji wizualnej. System ten nawiązujący estetyką do dawnych afiszy szkolnych koncertów odbywających się m.in. w Filharmonii Narodowej, które ozdabiały kiedyś korytarze Miodowej. Zaprojektowało je warszawskie studio UVMW. Jesteście Państwo dzisiaj tu z nami. Proszę się pokazać, jeśli można. Projekt zdobył złoto w konkursie European Design Awards oraz nagrodę główną w kategorii Wayfinding w Polish Graphic Design Awards. Szeroko rozumiany proces inwestycyjny to niezwykle skomplikowana machina, która ciągle jest w ruchu i aby nad nią zapanować, potrzebne jest współdziałanie wielu osób. Chciałabym podziękować niezwykłym ludziom, z którymi przyszło mi współpracować. Dziękuję panu dyrektorowi Maksymilianowi Celedzie, z którym przeszłam pierwszy tak zwany urzędowy etap, na którego zawsze mogłam liczyć i który do końca inwestycji w niezastąpiony sposób wspierał mnie w najtrudniejszych momentach. Dziękuję pani Gabrieli Woźniackiej, która począwszy od konkursu architektonicznego, aż do końca inwestycji w nieoceniony sposób działała na wszystkich jej etapach, w szczególności przy licznych postępowaniach przetargowych, nie szczędząc swojej energii i czasu. W szczególny sposób dziękuję pani Małgorzacie Wierzbickiej za wspólną inwestycyjną drogę, za wsparcie, na które zawsze mogłam liczyć, na niezwykle skuteczne działania przy wielu bardzo trudnych problemach budowlanych. Małgosiu, dzięki Tobie niemożliwe stawało się możliwe.
Dziękuję pani Annie Misior, dzięki której proces wyposażania naszej siedziby, przeprowadzka, a także szereg skomplikowanych działań z tym związanych zakończyły się sukcesem. Dziękuję wszystkim zaangażowanym pracownikom szkoły za to, że wspólnymi siłami przetrwaliśmy tę wielką rewolucję, jaką była zmiana siedziby. Dziękuję architektom, panu Tomaszowi Koniorowi i panu Dominikowi Korosiowi za współpracę, za wspólne rozmowy i odkrywanie pięknej dziedziny, jaką jest architektura. Dziękuję Nagata Akustik za stworzenie wspaniałej akustyki naszej sali koncertowej i za niezwykle fascynujące spotkania. Dziękuję generalnemu wykonawcy firmie Alstar, jej prezesowi Jarosławowi Szczupakowi, a w szczególności ostatniej ekipie kierowniczej na budowie, panu Witoldowi Grajkowi i panu Marcinowi Kuśmidrowi, za wspólne osiągnięcie celu, za zaangażowanie i fakt, że w końcu pomimo wszystko zawsze potrafiliśmy znaleźć porozumienie. I wreszcie dziękuję Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Centrum Edukacji Artystycznej za wspieranie inwestycji, jej finansowanie i otwartość na rozwiązywanie problemów. Gdyby nie wspólne dążenie do celu, nie byłoby dzisiaj Nowej Miodowej. Panie ministrze, panowie dyrektorzy, dziękuję. Szkoła otwiera nową kartę w swojej historii. Mam nadzieję, że własna, nowoczesna siedziba na miarę XXI wieku i niezwykła, wspaniała sala koncertowa będą służyły kolejnym pokoleniom młodych artystów. Będą przyczynkiem do kolejnych sukcesów i rozwoju szkoły. Mam również nadzieję, iż siedziba przez swoją wyjątkowość stanie się nowym punktem na artystycznej mapie Warszawy. Będzie miejscem niezwykłych wydarzeń artystycznych, miejscem goszczących wielu wspaniałych artystów i otwartym dla melomanów. Marzenia się spełniają. Chciałabym jeszcze podziękować Orkiestrze Sinfonia Warszawia, panu profesorowi Pawłowi Gusnarowi i panu Maciejowi Tworkowi za uświetnienie dzisiejszej wyjątkowej w historii szkoły uroczystości. A dzisiejszy wieczór chciałabym zadedykować moim ukochanym rodzicom. A obecnie chciałabym zaprosić pana dyrektora Jarosława Wartaka na scenę. Dobry wieczór. Pozwoliłem sobie skorzystać może z dłuższej, ale bardziej bezpiecznej drogi tutaj na scenę do pani dyrektor. Niezwykle miło jest mi się z państwem tutaj spotkać w ten piękny, pogodny wieczór, ale na pewno na sali będzie dużo bardziej gorąco niż na zewnątrz. W imieniu pana premiera Piotra Glińskiego, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, chciałbym na ręce pani dyrektor i społeczności szkolnej złożyć słowa, które odczytam po prostu. Pani Iwona Waga-Parafiniak, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Szanowna pani dyrektor, dostojni goście, droga młodzieży. To wyjątkowy dzień, tak długo wyczekiwany przez całą społeczność szkolną. To również szczególna data dla wszystkich osób, dzięki którym możemy uroczyście świętować galę otwarcia Nowej Miodowej. Pragnę złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania dyrekcji szkoły, Centrum Edukacji Artystycznej, wszystkim pracownikom i pedagogom, którzy przyczynili się do powstania nowej, wspaniałej infrastruktury szkoły. Mam świadomość, że jest to przede wszystkim efekt ogromnego zaangażowania i pasji wielu osób, dla których praca na rzecz szkoły jest nie tylko obowiązkiem, ale poświęceniem i służbą sztuce. Szczególne podziękowania składam na ręce pani dyrektor, która wzięła na swoje barki wielką odpowiedzialność i która z pokorą i spokojem pokonywała wszelkie trudy związane z realizacją tak złożonego przedsięwzięcia.
Do tej pory Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1, mimo iż szczycił się znakomitymi pedagogami, absolwentami, którzy z sukcesami kontynuowali kształcenie w najlepszych uczelniach muzycznych w kraju i za granicą, nie mógł w pełni funkcjonować bez przystosowanej do współczesnych standardów przestrzeni. Dlatego też niezwykle się cieszę, że po wielu latach starań i żmudnych działań placówka ta o wielkich tradycjach i bogatym dorobku artystyczno-dydaktycznym pozyskała wreszcie nową, wspaniałą siedzibę, nowoczesną salę koncertową o wyjątkowych walorach akustycznych, a młodzież zaś doskonałe warunki do pielęgnowania uzdolnień artystycznych. Ten piękny, okazały obiekt spełnia wszelkie wymogi, aby stać się zarówno ważnym miejscem kształcącym i promującym młodych artystów, jak i kolejnym ważnym ośrodkiem kultury na mapie Warszawy. Życzę Państwu, pedagogom, pracownikom szkoły, jak i młodym artystom wciąż tej samej pasji w kreowaniu dalszej, wspaniałej historii nowej Miodowej. Łączę wyrazy szacunku. Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Szanowni Państwo, jak w swoim wystąpieniu też wskazała Pani Dyrektor, no to otwarcie miało mieć miejsce rok temu. Również przez cały rok przeleżało się pewne odznaczenie, odznaczenie resortowe. Jest to medal zasłużony dla kultury Gloria Artis, który Pan Minister Piotr Gliński przyznał Pani Dyrektor Iwonie Wadze Parafiniak, no nie tylko za budowę, oczywiście za zakończenie tej budowy, ale za całokształt ciężkiej pracy, którą Pani Dyrektor wkładała w ciągu wielu, wielu lat istnienia starej Miodowej, a teraz będzie wkładała w nową Miodową. Pozwolę sobie teraz, mając zaszczyt, wręczyć w imieniu Pana Ministra Glińskiego to odznaczenie. Szanowni Państwo, chciałabym w Waszej obecności również symbolicznie podziękować niezwykłym osobom, które dzieliły ze mną inwestycyjną drogę. Panie Dyrektorze, symboliczne zdjęcie budynku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Wspólne wydarzenie. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować panu dyrektorowi Zdzisławowi Bujanowskiemu. Zapraszam, panie dyrektorze. Za poświęcony czas, milion mara, nie wiem, niezliczony. Drugiemu panu dyrektorowi Maksymilianowi Celedzie. Bardzo serdecznie dziękuję ekipie Alstalu, a w szczególności zapraszam do siebie pana Witolda Grajka, pana Marcina Kuśmidra i pana Sławomira Budzałka.
kierownik budowy. Pan Marcin Schmider, kierownik robót. Chciałabym również zaprosić tutaj panią Monikę Nowak, naszą niezastąpioną panią prawnik, która przybyła z nami tą krzyżową drogę od początku budowy. Droga Małgosiu, z wielkimi podziękowaniami zapraszam cię po symboliczną. Zapraszam również niezastąpioną panią Gabrysię i moją zastępczynię. Pani Anna Misior. Ja bym chciała jedno słowo powiedzieć. Pani zaprosi moja kochana. Szanowni Państwo, ja korzystając z okazji chciałabym jeszcze dwa słowa dodać. Padło tu wiele pięknych słów o architekturze, akustyce budynku, o atmosferze w szkole również. Ja chciałam tylko powiedzieć, że rzeczywiście siedziba Nowej Miodowej to jest bardzo wyjątkowe miejsce, a wyjątkowe miejsca są tworzone przez wyjątkowych ludzi. Dlatego chciałabym również podziękować i pani dyrektor, wspaniałemu inwestorowi, bardzo wyrozumiałemu i cierpliwemu i Ministerstwu Kultury i Centrum Edukacji Artystycznej nie tylko za finansowanie, ale również za nieocenioną pomoc i wszystkim moim współpracownikom, wykonawcom, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi inwestorskiemu, generalnemu wykonawcy, podwykonawcom. Szczególne podziękowania Gabrysi, bez której ja sobie już nie wyobrażam pracy. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz z całego serca wszystkim moim współpracownikom dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiejsza gala składa się z dwóch części. Po tej ceremonii oficjalnej za chwilę zaprosimy na koncert z udziałem wybitnych artystów. Po koncercie jest przewidziany poczęstunek w atrium. Po zakończeniu uroczystości przy wyjściu z Nowej Miodowej będą wręczane drobne upominki. Teraz zapraszamy na 15-minutową przerwę. Dziękujemy.